Zmiany klimatu, które skutkują anomaliami pogodowymi, pandemia, wojna, inflacja i podwyżki. Mam wymienić dalej? Nie da się ukryć, że żyjemy w bardzo stresujących czasach i do głosu dochodzą przeróżne emocje, nie zawsze te, które witamy z uśmiechem. Ważne jest według mnie, żeby pamiętać, że nie ma tak naprawdę podziału na złe i dobre emocje. Może niektóre są przyjemniejsze, inne mniej, ale żadna z nich nie jest lepsza czy gorsza. Emocje po prostu są. I żeby nie przejęły takiej totalnej kontroli nad nami i naszym życiem, trzeba umieć sobie z nimi radzić, umieć je rozpoznawać. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś dość kiepsko mi szło, jeśli chodzi o panowanie nad emocjami. Te emocje rządziły mną. Kiedy byłam smutna, to ten smutek totalnie przejmował kontrolę nad całym moim życiem. Nie potrafiłam zobaczyć nic poza tym smutkiem. Wszystko było smutne. Natomiast z czasem nad tymi emocjami troszeczkę lepiej panuję, dlatego że dużo na ten temat czytam, rozmawiam, dużo rozmyślam. Też na pewno terapia, w której brałam udział przez ostatnie 3 lata, mocno mi w tym pomogła. Natomiast też czytam teraz taką książkę autorstwa Agnieszki Jucewicz pod tytułem Czując, rozmowę o emocjach. Książkę wydało wydawnictwo Agora. Są w niej takie dość frapujące ilustracje autorstwa artysty, który podpisuje się jako Arobal. Przepraszam, ale kot właśnie usiadł mi na mikrofonie. I na moich notatkach. W książce przeczytacie serię wywiadów z różnymi osobami, z różnymi terapeutami i specjalistami od psychologii. Wywiady dotyczące emocji takich jak wdzięczność, miłość, zazdrość, lęk, złość, strata. Przeczytacie też, że każda emocja, nawet taka emocja jak lęk, może być pożyteczna. Chciałabym przeczytać Wam kilka fragmentów z tej książki. Jeden z rozmówców mówi, że lęk pozwala skonfrontować się z realnością, zmobilizować się, poszukać rozwiązań. Natomiast kiedy człowiek tak się przejmuje innymi, że aż traci rozum, to lęk przestaje mu się opłacać. Na marginesie już Marek Aureliusz zauważył, że ludzie bardziej boją się tego, co inni o nich pomyślą, niż tego, co sami myślą na swój temat. Poza wszystkim warto pamiętać, że dla kogoś, kto się boi, często ważniejsza od argumentów merytorycznych jest sama uczuciowa obecność, poczucie, że w pobliżu jest ktoś, kto mnie kocha i przyjmuje mnie z tym lękiem. Myślę, że to są bardzo takie pocieszające słowa, żebyśmy pamiętali, że w tych czasach, kiedy odczuwamy właśnie lęk, żeby otaczać się bliskimi. Ciekawe jest też to, co możemy przeczytać na temat lęku i tego, jak jest ta emocja wykorzystywana przez polityków i media. Wiecie, że ja jestem zwolenniczką raczej ograniczania przyjmowania informacji, nie oglądam wiadomości. Na polityków też patrzę dość sceptycznie, to co oni robią wykracza poza granice mojej wytrzymałości. Autorka mówi, że nie tylko politycy grają na tym lęku, media też. Im więcej lęku, tym lepiej się klika. I rozmówca odpowiada, niestety muszę się z panią zgodzić, ale to jest często taki lęk jak z horrorów czy kryminałów. Boję się, ale wiem, że nic mi się nie stanie. To taki tygrys w zoo, groźny, warczy, ale siedzi za kratkami i można go sobie z bezpiecznej odległości podglądać. Taki instynkt ciekawskości. No i media go wykorzystują zgodnie z regułą krew na pierwszą stronę. Zanim się spotkaliśmy, pytała mnie pani, czy nie uważam, że w ogóle system, w którym żyjemy, kapitalizm, jest osadzony na lęku. I co pan myśli? Ja bym powiedział, że on jest ufundowany na lęku, ale też na zazdrości, na tym, że sąsiad ma świetne auto, więc będę tak pracował, żeby mieć takie samo albo i lepsze.
To jest bardzo ciekawe, co oni mówią tutaj właśnie na temat tego, jak lęk wiąże się z kapitalizmem, jaką rolę odgrywają tutaj media i politycy. No ale nie chcę Was zupełnie oczywiście dołować, jeszcze Wam dokładać stresów w tych czasach. W książce przeczytacie też na temat współczucia, na temat współczucia i na temat wdzięczności. I według mnie te dwie emocje mogą być takim antidotum na nasze lęki, na naszą złość, którą może teraz odczuwamy. Jesteśmy oczywiście źli na ludzi, którzy rozpoczęli tę wojnę, i to może też powodować, że będziemy podejmować jakieś takie działania oparte na przemocy czy pogardzie w stosunku na przykład do osób z Rosji, i na pewno nie jest to coś słusznego, bo to nie jest tak, że każdy Rosjanin odpowiada za wojnę, tak? Natomiast zauważalne są takie przypadki ostracyzmu w stosunku do obywateli Rosji, którzy na przykład mieszkają w Polsce od wielu lat i też sami nie popierają Putina czy jego szalonych działań. Jeżeli chodzi o temat wdzięczności, to ja nie do końca zgadzam się z rozmówczynią, która tutaj krytykuje takie podejście do wdzięczności jako czegoś, co można praktykować, co można wyćwiczyć, bo ja uważam, że praktykowanie wdzięczności jest bardzo ważne. Oczywiście to nie jest tak, że jak będziemy sobie powtarzać uparcie, że jesteśmy wdzięczni, to poczujemy tą wdzięczność, to jest gdzieś tam głębiej zakorzenione. Natomiast ona mówi tutaj o takiej wdzięczności, która bierze się ze zdolności do czerpania przyjemności z życia, i podkreśla to, że wdzięczność i czerpanie tej przyjemności są ze sobą związane. Mówi o takiej niesprecyzowanej wdzięczności wobec świata, na przykład tego, że jest piękne słoneczne lato, że mamy piękne trasy rowerowe, że mamy piękną przyrodę wokół siebie, tak jak właśnie tutaj widzicie obrazki z Półwyspu Helskiego, które niedawno nagrałam. Rozmówczyni mówi, że jeżeli ktoś potrafi czerpać przyjemność z takich rzeczy, zachwycać się nimi, to one w sposób naturalny będą w nim uruchamiać wdzięczność. I mam nadzieję, że teraz w tych czasach też nie zapominacie o tym, aby tę wdzięczność odczuwać. Autorka we wstępie mówi, że współczesny świat niespecjalnie zachęca do refleksji, nie tylko nad uczuciami. Polityka, media społecznościowe, media w ogóle oczekują od nas błyskawicznej, najczęściej właśnie emocjonalnej reakcji. Naszymi emocjami się pogrywa, manipuluje, strachem, nienawiścią, ale też współczuciem, zachwytem. Zanim zdążymy się obejrzeć, już jesteśmy w środku tej gry, cali rozemocjonowani. Z jednej strony o uczuciach mówi się praktycznie bez przerwy, z drugiej strony mam wrażenie, coraz mniej o nich wiemy, coraz gorzej je rozumiemy. I z tego mojego wrażenia wziął się pomysł najpierw na cykl rozmów pod tytułem Szkoła Uczuć w Wysokich Obcasach, a potem na tę książkę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat emocji, poczytać rozmów z mądrymi ludźmi, to polecam Wam książkę i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Cześć!